Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki, chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest poniedziałkowy wieczór, 19 czerwca 2023 roku. Imieniny Protazego i Gerwazego. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam na 34. odcinek Nacennika Motywacyjnego. Dziś opowiem Ci o pewnej fajnej metodzie, metodzie, która jest bardzo fleksji, która pomaga na wdrożeniu pewnych sytuacji w Twoje życie, takie jak zmiany, jak strategie, jak skille, patenty, wszystko to, o czym rozmawiamy na kanale Mediteusz, czy w codzienniku, czy w nacenniku motywacyjnym. Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o czytanie jednego albo dwóch rozdziałów rozwojowej książki albo jakiejś publikacji, która pcha Cię do przodu, przed zaśnięciem. Dlaczego tak robić? Lata temu rozmawiałem kiedyś z profesor Marią Roschin na temat postrzegania przez ludzki umysł i chłonięcia wiedzy. I okazało się, że treści przeczytane przed zaśnięciem potrafią naprawdę bardzo, ale to bardzo zafunkcjonować w Twojej wyobraźni, w Twoim umyśle, w Twoim mózgu. Że podczas snu przychodzą pewne rozwiązania, które łączą się bezpośrednio z treścią, która została przeczytana przez Ciebie przed zaśnięciem. Ja mam taką praktykę od ponad 27 lat, że staram się, oczywiście nie robię tego codziennie, bo jakbym chciał robić wszystkie rozwojowe rzeczy codziennie, to bym wybuchł i nie robił nic innego. Ale staram się kilka razy w tygodniu, tuż przed snem, przeczytać fragment rozwojowej książki, poradnika, jakiegoś opracowania, wszystkiego tego, co dotyczy mnie w mojej zawodowej pracy. W jednej albo w drugiej, czy w pracy lektorskiej, czy w rozwojowej, typowo coachowo-motywacyjnej. I zauważyłem bardzo często, że zdarza się tak, że czytając jakąś rozwojową książkę, mam ich taką stertę przy łóżku, trafiam na rozwiązania sytuacji, które są obecne w moim życiu. Trafiam na odpowiedzi, których potrzebuję. I nie wiem, jak to działa, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Być może to jest tak, że jeżeli na czymś skupiasz uwagę, to do ciebie przychodzi z różnych stron. I mniemam, że tak jest. Ale czytanie rozwojowych książek przed zaśnięciem daje mi wiele inspiracji. Na przykład chociażby do tego, aby nagrywać kolejne codzienniki i nacenniki. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale na przykład wakacje zmian zostały wymyślone w momencie przeczytania pewnego opracowania dotyczącego wakacyjnych kursów czy szkoleń z rozwojowej bańki. I one też zostały tak wymyślone. Więc jeśli jesteś czytaczem, a do czego cię namawiam z całej siły, zaciskam kciuki i mówię czytaj, 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 bo czytanie to jest coś, co zdarzyło nam się jako ludziom najlepszego w naszym całym przelocie ziemskim. Jeżeli możesz, wybierz jakąś książkę i nie musisz jej łyknąć od razu w 2, 3, 4 wieczory, ale powiedz sobie, że będziesz czytała albo czytał 2, 3, 4 strony z rozwojowej książki, z poradnika, z książki, która jest w stanie udzielić Ci odpowiedzi na jakieś pytania. I zobaczysz, że w Twoim umyśle, w Twojej głowie wydarzy się to, że może nie za pierwszym razem, może nie za drugim, może za trzecim albo za piątym, odpowiedź, rozwiązanie, jakaś myśl przyjdzie Ci w nocy, w momencie, kiedy śpisz. Wstaniesz rano i będziesz wiedział albo wiedziała, co z tym zrobić, w którą stronę pójść i jak działać. Kilka dni temu rozmawiałem ze swoim dobrym znajomym, również coachem. Rozmawialiśmy o naszych sytuacjach zawodowych, bo przygotowujemy pewną rzecz, która już niebawem, która po wakacjach. Mieliśmy do przerzucenia kilkaset stron papieru. I ja zauważyłem, że na notatkach Maćka są pozakreślane pewne rzeczy, popodkreślane tak zakreślaczem. I mówię, Maciuś, co to takie ładne szlaczki? A on mówi, słuchaj, to są rzeczy, na które zwracałem uwagę, jak czytałem to przed zaśnięciem. I odpowiedzi przyszły podczas snu. Ja mówię, kurde, stosuję tę samą metodę. I doszliśmy od słowa do słowa, że o tej metodzie powiedziała nam profesor Roschin dawno, dawno temu. Czytaj, czytaj przed zaśnięciem. Weź sobie jedną, dwie, trzy książki. Nie musisz ich wkłaniać po kolei. Możesz je, że tak powiem, żonglować tymi pozycjami. Możesz je czytać jednego dnia, jednego wieczora tę, jednego tę, jednego tę. Chodzi o to, aby karmić swój mózg pewnymi
rzeczami, które zostały zawarte w książkach rozwojowych. Książki rozwojowe w polskim, w ogóle na świecie, to w większości styropian, to są wypełniacze. Tam znajdziesz w książce 5, 10, 20, no 50 zdań, które mają sens, a reszta to jest opakowanie. Ale z tych zdań gwarantuję ci, że wypłyną rozwiązania. Praktykuję to od wielu, wielu lat. Praktykuj i ty. Rób to bardzo często. Zobaczysz, jak nawyk czytania przed snem zrobi u ciebie dobrostan. Dobrostan w twoim życiu. W życiu tym realnym, takim prawdziwym, gdzie są sąsiedzi, nauczyciele, gdzie jest praca, gdzie są pieniądze, banki, rozwiązania, smutki, radości i wszystko to, co zawsze cię stwarza jako człowieka. Ale często będzie w twoim życiu przydarzało się coś takiego, że konkretna sytuacja, konkretne zdarzenie, konkretny moment w twoim życiu będzie wyzwalał fragment książki, rozwiązania, które zostało opisane w danej rozwojowej książce, w poradniku, w jakimś tekście, który przeczytałaś albo przeczytałeś przed snem. Oczywiście ktoś mi powie, kurde, ten rozwój osobisty jest ciężki. Tu trzeba medytować, tu transować, tu trzeba być uważnym, tu trzeba robić to, zwracać uwagę na myśli, jeszcze czytać przed zaśnięciem, rano witać słońce, bez sensu. Oczywiście, tych wszystkich rzeczy nie musisz robić jednego dnia i w rutynie całej, że rano witasz słońce, wieczorem księżyc, czytasz rozwojowe książki, myślisz i tak dalej, bo tego się nie uda, bo jeżeli w ten sposób miałby wyglądać rozwój osobisty, to ludzie by nic nie robili, byli otoczeni, by byli książkami i medytowali by cały czas z przerwami na siku i na powitanie i na pożegnanie słońca. Przecież to jest całkowicie bez sensu. Wybieraj te metody, które u ciebie działają. Czy dziennik wdzięczności, czy medytacja, czy powitanie słońca, czy wdzięczność i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia. Wybierz, co działa. Ale czytanie przed zaśnięciem niech stanie się twoją rutyną, bo odpowiedzi będą klikały w twojej głowie jak przełączniki. Każdego dnia. Bo odpowiedzi będziesz uzyskiwała albo uzyskiwał wprost proporcjonalnie do przeczytanych książek i do zdobytej wiedzy. Tak to działa zawsze. I bez względu na to, czy jesteś prezesem wielkiej korpo, czy jesteś podrzędnym pracownikiem korporacji, czy jesteś sprzątaczką, kucharką, pilotem, astronautą, chirurgiem czy dentystą, nie ma żadnego znaczenia. Nasze ludzkie umysły działają dokładnie w ten sam sposób, bez wyjątku. Czy jesteś czarny, czy jesteś biała, czy jesteś innego koloru skóry, innego wyznania i w ogóle jakiekolwiek masz poglądy. Umysł, który zostanie nakarmiony jakąś wiedzą, która zostanie przyswojona, w najbardziej nieoczekiwanych momentach potrafi wydobyć to na powierzchnię. I uwierz mi, te wydobycia na powierzchnię będą działały dla twoich dobrostanów zawsze. Tymczasem wszystkim kawowiczom z buycoffee.co/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również i ukłony zasyłam do całej ziemi wszystkim tym, którzy przystąpili do wakacji zmian. To, co się dzieje, to jest niesamowite. To są dziesiątki maili dziennie. To są dziesiątki zapytań, to są dziesiątki informacji, że czekacie, że nie możecie się doczekać do wakacji zmian, które startują 1 lipca roku 2023. To niesamowite. Jestem wdzięczny wam naprawdę z całej siły i obiecuję, że wakacje zmian to będzie game changer w wielu, ale to wielu życiach. Przyłożę do tego wszystkich starań, pomimo tego, że już materiał jest nagrany, trwają jakieś konsultacje z gośćmi, którzy będą uczestniczyli również w wakacjach zmian, trwają negocjacje z paroma wydawnictwami, bo nie wiem, czy wiesz, ale też będą nagrody za to, że jesteś w wakacjach zmian. Będą książki, będą nagrania, będą płyty. Będzie to można wszystko otrzymać. Wystarczy, że tam się znajdziesz w wakacjach zmian i razem z innymi setkami już mediteuszek i mediteuszy będziesz przechodziła albo przechodził ten proces. Tymczasem życzę ci dobrej nocy. Wszystkiego pięknego, niech ci się przyśni, co tylko ci się żywnie zamarzy. Oczywiście jak masz jakąś książeczkę na podorędziu, to też ją przeczytaj. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Cześć. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.